Witajcie na kanale politycznym. W ostatnich dniach kilku wysokich rangą urzędników amerykańskich, generał Mike Minihan, szef US Air Force Mobility Command, czy Michael McCaul, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, stwierdziło, że wojna z Chinami może wybuchnąć do 2025 roku. Dyrektor CIA William Burns powiedział, że informacje amerykańskiego wywiadu wskazują, że chiński prezydent Xi Jinping poinstruował wojsko swojego kraju, aby było gotowe do 2027 roku na inwazję na Tajwan. Dziś na taki atak jest jeszcze za wcześnie. Waszyngton wie, że konflikt na Ukrainie prawdopodobnie będzie się przedłużał i może eskalować w sposób, który sprawi, że Stany Zjednoczone będą bardziej bezpośrednio zaangażowane w wojnę. Waszyngton wie również, że chiński przywódca Xi Jinping może próbować zająć Tajwan, gdy wojna na Ukrainie będzie się nadal toczyć. Stany Zjednoczone mogą więc zostać wciągnięte w jednoczesne konflikty z Chinami i Rosją, twierdzi amerykański politolog i były doradca sekretarza obrony USA Thomas Mankin. Raport Pacific Forum, wpływowego amerykańskiego instytutu badawczego zajmującego się polityką zagraniczną, stwierdza, że gdyby Tajwan został zajęty przez Armię Ludowo-Wyzwoleńczą, wpływ na wiarygodność USA na świecie byłby niezwykle destrukcyjny. To nie jest hipotetyczna ocena. Tajwan jest coraz bardziej zagrożony wojskowym przyjęciem przez Chiny. Ian Easton, autorytet w dziedzinie Tajwanu, nakreślił dwa koszmarne scenariusze. W pierwszym Tajwan upada bez żadnej interwencji USA oraz innych sojuszników. W drugim Tajwan jest okupowany przez chińską armię pomimo prób USA, aby zapobiec inwazji. W pierwszym wypadku pozbawiony pomocy międzynarodowej rząd na Tajwanie decyduje się na podjęcie rozmów pokojowych. Jednak w trakcie negocjacji dochodzi do błyskawicznej inwazji i Tajwan upada bez walk na pełną skalę. Chiny przejmują zaawansowane amerykańskie systemy obrony znajdujące się na wyspie oraz tajwańskie fabryki mikroprocesorów, na których opierają się USA i inne kraje Zachodu. W drugim scenariuszu Tajwan upada po intensywnej walce, do której z opóźnieniem wkraczają USA oraz ich sojusznicy. W trakcie walk USA i sojusznicy odkrywają, że chińska armia jest o wiele groźniejsza niż źle zaopatrzone i fatalnie dowodzone siły inwazyjne Rosji na Ukrainie. Easton twierdzi, że skutki dla amerykańskich sił zbrojnych będą fatalne. Nad zachodnim Pacyfikiem zginą setki amerykańskich oraz alianckich pilotów. Tysiące amerykańskich Marines wyląduje na Tajwanie, ale połowa z nich zginie. Większość amerykańskiej floty Pacyfiku zostanie zatopiona. Możliwe również, że chińska inwazja na Tajwan spowoduje wersję wielkiego kryzysu na miarę XXI wieku. Globalizacja zakończy się, ponieważ świat rozpadnie się na wrogie bloki handlowe i wrogie bloki bezpieczeństwa. Upadek Tajwanu sprawi też, że USA nie będą już postrzegane jako światowy lider. W zeszłym roku amerykańskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych przeprowadziło serię ćwiczeń symulujących konflikt w Cieśninie Tajwańskiej. Chiny zostały pokonane w większości z 24 symulacji, ale przy podobnie wysokim koszcie dla sił Tajwanu, USA i Japonii. Jednocześnie podkreślono, że Chiny szybko rozbudowują swoje wojsko i już za 2 lata równowaga na zachodnim Pacyfiku może się zmienić na korzyść Chin. Kilka dni temu na swej pierwszej konferencji prasowej nowy chiński minister spraw zagranicznych, Qin Gang, ostrzegł, że Amerykanie ryzykują przyszłością ludzkości, jeśli będą dążyli do konfrontacji z Pekinem. Stany Zjednoczone twierdzą, że starają się prześcignąć Chiny, ale nie dążą do konfliktu. Jednak w rzeczywistości ich tak zwana konkurencja oznacza stłumienie Chin w każdym wymiarze. Rozwiązanie problemu Tajwanu jest sprawą Chińczyków i żaden obcy kraj nie ma prawa interweniować, mówił Qin Gang. Po niedawnym kongresie Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping, który właśnie został przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej na 3. kadencję,
Zadeklarował, że działa z determinacją, aby skupić całą uwagę wojska na przygotowaniu do wojny. Kilka dni temu premier Chin zapowiedział, że Chiny zwiększą w tym roku swój budżet obronny o 7,2% do 1,5 biliona juanów. I podobnie jak Xi, stwierdził, że kraj powinien przygotować się na wojnę. Jeśli dojdzie do równoczesnej wojny w Europie i Azji, o Ukrainę i Tajwan, Stany Zjednoczone i ich sojusznicy będą mieli pewną przewagę. Wojna na Ukrainie pokazała, że nowoczesna broń precyzyjna jest bardzo skuteczna, a większość tej broni jest produkcji amerykańskiej. Pod tym względem nikt nie może konkurować z USA. Jednak eksperci ostrzegają, że amerykańska przewaga technologiczna może nie wystarczyć, szczególnie w sytuacji, gdy USA wysyła bardzo dużo amunicji na Ukrainę. Wiele wskazuje na to, że USA nie będą w stanie obronić Tajwanu, jeśli zostanie on zaatakowany przez Chiny. Gry wojenne Pentagonu na wypadek ataku na Tajwan dowiodły, że amerykańskie bombowce myśliwskie będą potrzebowały 1000-1200 pocisków przeciwokrętowych dalekiego zasięgu, aby piloci mogli pozostać w stosunkowo bezpiecznej odległości od obrony przeciwlotniczej i zniszczyć chińską flotę. Obecne zapasy USA zawierają mniej niż 250 takich pocisków, powiedział, zeznając w kongresie, były wysoki rangą dowódca marynarki wojennej USA. W raporcie dla kongresu stwierdzono też, że dozbrojenie Tajwanu będzie niezwykle trudne. Inną ważną lekcją z ostatnich gier wojennych jest wyraźny kontrast z Ukrainą, gdzie granice lądowe z Polską, Słowacją i Rumunią ułatwiły ponowne uzbrojenie i zaopatrzenie. W przypadku chińskiej blokady lub inwazji na Tajwan ponowne zaopatrzenie Tajwanu będzie prawie niemożliwe. To wszystko nie stanowi większego zaskoczenia. W 2018 roku Komisja do Spraw Narodowej Strategii Obronnej powołana przez Kongres ostrzegała, że Stany Zjednoczone nie posiadają wystarczającej ilości amunicji, aby zwyciężyć w konflikcie o wysokiej intensywności i argumentowała, że kraj musi zwiększyć produkcję. Jak tłumaczy Mencken, Waszyngton deklaruje równoczesne skupienie zarówno na Pekinie, jak i na Moskwie. Jednak planowanie obronne USA nie jest współmierne do tego wyzwania. W 2015 roku Departament Obrony porzucił swoją długoletnią politykę bycia przygotowanym do walki i do zwycięstwa w dwóch dużych wojnach, na rzecz skupienia się na wygraniu tylko jednej wojny. Ta zmiana polityki pozostaje w mocy. Duża część sprzętu wojskowego Stanów Zjednoczonych jest przestarzała, a wiele samolotów, okrętów i czołgów pochodzi z okresu rozbudowy armii przez administrację Reagana w latach 80. Być może trzecia wojna światowa już się zaczęła i nie ma dziś żadnej gwarancji, że Stany Zjednoczone ją wygrają.